dzień dobry w ten piątkowy dzień, w piątkowe popołudnie, bo ten odcinek prawdopodobnie wyjdzie w piątek. My nagrywamy to z kolei w czwartek. Ostatnio troszeczkę było i o polskiej kadrze, i o naszej rodzimej lidze PKO BP Ekstraklasie. Też było wydanie o lidze hiszpańskiej. Teraz przyszła pora na ligę angielską, a tutaj skład nie powinien zaskakiwać, bo już kilkukrotnie w takim gronie filmy dotyczące ligi angielskiej nagrywaliśmy. Ze mną jest Maciej Piętak. Witam serdecznie. I Zdzisio Kaka. Witam. My sobie zapowiemy troszeczkę dzisiejszy hit, w waszym przypadku wczorajszy prawdopodobnie, mianowicie Chelsea kontra Liverpool. Jakie prognostyki są według was przed tym spotkaniem? Kto jest waszym zdaniem faworytem? Bo wiadomo, zwycięzca tego spotkania będzie miał znacznie lepszą sytuację, gdyż troszeczkę się nabędzie nawet w top 4. I kto według was po prostu wygra to spotkanie? Może najpierw Maciej. Na pewno nie możemy się spodziewać takiego spotkania, jakie miało miejsce pod koniec ubiegłego sezonu na Anfield, kiedy Liverpool wygrał 5-3 po fantastycznym meczu dla postronnego kibica, no dla kibiców Chelsea niezbyt pozytywnego spotkania, ale no takiego spotkania już niestety raczej nie będzie, już abstrahując od fascynujących hitów z udziałem z drużyn z Big Six, gdzie większość spotkań kończy się świetnymi rezultatami, mianowicie 0-0, w optymistycznych przypadkach 1-0, także jakichś fajerwerków się na Anfield niestety nie spodziewam, szczególnie, że Chelsea i Tuchela prezentuje, nie chcę powiedzieć defensywny styl gry, ponieważ oni jeszcze w tym roku nie mieli niższego posiadania gry, posiadania piłki niż rywale. Natomiast jest to taki styl gry trochę taki zachowawczy, taki, który nie powoduje, że mamy do czynienia z dużą liczbą bramek w spotkaniach The Blues. No i niestety w tym przypadku również tak to będzie raczej wyglądać, że Chelsea będzie miała pewnie minimalnie większe posiadanie piłki, a Liverpool będzie próbował też coś poukuć poprzez szybkie ataki, albo też może dłużej utrzymają się przy piłce, ale to będzie takie, będzie to posiadanie piłki oscylować w okolicach 45-55, w takich proporcjach. Odkąd Chelsea objął Thomas Tuchel, te rezultaty znacznie się polepszyły. 3 remisy za jego kadencji, wygranych bodajże 8. Zaczął co prawda od remisu z Wolverhampton, aczkolwiek później już zaczęły się wygrane. Kamil, a jak ty to spostrzegasz? To dzisiaj będzie górą. Ja oczywiście jako prąd Liverpoolu chciałbym, żeby to drużyna Celtic, czyli gospodarz dzisiejszego spotkania, wygrali, ale właśnie ta ekipa Thomasa Tuchela, która jest niepokonana, kiedy Niemiec przejął londyński zespół, no naprawdę no, nie daje mi pozytywów przed tym spotkaniem jako fana Liverpoolu, ale mam nadzieję, że jednak drużyna Jurgena Kloppa wstawi się gości i liczę na takie 2-1 do Liverpoolu. Może też kluczowo okazać się powrót Fabinho, Alissona i Jota, ale on ma zacząć być na ławce, więc właśnie mam nadzieję, że te powroty tych zawodników dużo dadzą do zespołu, dużo jakości i zobaczymy też, czy Ozan Kabak, czy Nathaniel Phillips poradzą sobie prawdopodobnie z Olivierem Giroud, który też w dobrej formie ostatnio nawet się prezentuje, jest chyba najpewniejszym napastnikiem Chelsea, bo po prostu strzela najczęściej i no i jak gra, to wykorzystuje swoje okazje w tym sezonie i w poprzednim. Ale tak jak mówię, liczę na to, że na angielskie drużyny górą zdecydowanie w europejskich pucharach. Chelsea wygrana, co prawda wiele osób stawiało Atletico za faworyta, jednak 1-0 na korzyść The Blues po pięknej bramce Oliviera Giroud. Liverpool też zresztą wygrał z niemieckim RB Leipzig 2-0 po bramkach Sadio Mane i Mohameda Salaha.
No i Manchester City oczywiście też zwyciężył swoje spotkanie wynikiem 2-0 z Borussią Mönchengladbach, dlatego ta siła Ligi Angielskiej jest znacznie widoczna chociażby na tle europejskich pucharów. Czy według Was może dojść jeszcze do jakiejś remontady, bo chociażby w przypadku spotkania Liverpoolu z RB Leipzig, bo takie to spotkanie wydaje się najbardziej wyrównane, przynajmniej w mojej opinii. I czy według Was jeszcze ekipa z Lipska może Derec postraszyć? Może najpierw Maciej. Możecie też przytoczyć pozostałe spotkania z udziałem angielskich drużyn w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Jeśli chodzi o te najciekawsze spotkanie, to wydaje mi się, że większe szanse niż Lipsk na awans ma Atletico, ponieważ tak, Lipsk no, mniejsza strata. Jest dobrym. Tak, no to jest to już jedna rzecz, ale druga, że to jest właśnie ta jedna bramka, a Atletico skojarzymy właśnie z takiego wygrywania 1-0, 2-1. Oni pewnie będą znowu cofnięci, jak to było na stadionie w Bukareszcie, natomiast wydaje mi się, że właśnie to zespół Simona ma większe szanse ze względu na to, że to jest właśnie ten jeden gol, że Atletico ma większe doświadczenie niż Lipsk, tak? Bo Lipsk to jest dla nich chyba drugi albo trzeci sezon w fazie pucharowej w historii europejskich rozgrywek, w historii, już nie mówię już o samej Lidze Mistrzów, ale o Lidze Europy też. Więc oni im tego doświadczenia może zabraknąć. Też jestem ciekawy, jak się spisze Lipsk na Anfield. Ma ten mecz być podobno na Anfield. Też jednak słyszałem pogłoski, że to może być spotkanie w Budapeszcie. Więc Lipsk. Ja dziś właśnie wyczytałem, że w Budapeszcie ma być podobnie to spotkanie. W Budapeszcie jednak. To. Nie wierzę, że Lipsk jest w stanie strzelić dwie bramki Liverpoolowi. Może inaczej, jestem w stanie uwierzyć, że strzeli dwie bramki, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że Liverpool przegra takim stosunkiem bramek, żeby odpaść. No, sytuację mają bardzo komfortową, piłkarze Derec, no i nic, tylko po prostu dowieść to prowadzenie do dwóch meczu do końca. No Borussia Mönchengladbach już kompletnie nie liczę, bo ten zespół jest w totalnej rozsypce, odkąd Marco Rose powiedział, że chce przejść do, że nie tyle chce przejść, co opuści Borussia Mönchengladbach z końcem sezonu na rzecz imienniczki z Dortmundu. Także ten zespół to już można spisywać na straty, jeśli chodzi o ten sezon Ligi Mistrzów, tym samym wpisywać awans do ćwierćfinału drużynie Pepa Guardioli, no bo nie wierzę jednak tutaj, nawet nie tyle cud, co to musiałoby się wydarzyć jakaś kompromitacja drużyny Pepa Guardioli, żeby oni nie znaleźli się w czołowej ósemce Ligi Mistrzów. I jeszcze wspomniałaś Ligę Europy, no to tutaj wydaje mi się, że również angielskie ekipy są faworytami, bo Milan jest w rozsypce, United też formą nie bryluje, ale jednak indywidualności przemawiają za korzyścią angielskiej drużyny, a Arsenal i Tottenham. Arsenal trafił na dobrego znajomego sprzed roku, czyli Olympiakos, ale wydaje mi się, że już tej wpadki nie powtórzą sprzed roku, natomiast Tottenham w europejskich pucharach będzie pewnie naprawdę dobrze sobie radził, bo o, już pewnie skupią się na tej Lidze Europy, a że mają mimo wszystko, przepraszam panów kanonierów, lepszy skład Tottenham ma moim zdaniem niż The Gunners, no to jednak to oni wydają mi się taką jedną z trzech najpoważniejszych drużyn, które powinny sięgnąć po Ligę Europy w tym sezonie. Się troszeczkę zaśmiałem, no wiadomo, ja jestem fanem Arsenalu i życzę im jak najlepiej, żeby jednak nie powtórzyło się to, co miało miejsce przed rokiem. Mam nadzieję, że ten awans z Olympiakosem będzie mimo wszystko wywalczony, ale jednak Kamil, chcemy też poznać Twoją opinię. No też się zgadzam z Maciejem, że to właśnie Atletico ma największe szanse wyeliminować jakąkolwiek angielską drużynę w Lidze Mistrzów jeszcze, bo chociażby Manchester City czy Liverpool, no umówmy się, nie zapowiada się, aby oni jeszcze tą przewagę sobie z rąk wytrącili. No to Kamil, jak Ty sądzisz? I właśnie to zgodzę się właśnie z Maciejem. Atletico ma największe szanse na awans. Oni na przykład w tamtym roku też wyeliminowali Liverpool, gdzie w pierwszym meczu grali 1-0, w drugim po 90 minutach przegrywali 1-0, żeby do gry tam w 90 któryś już minucie stracić na 2-1 w tym meczu i skończył się mecz 4-2
Więc myślę, że Atletico właśnie może zaskoczyć w tym meczu. Tu dobrze wiemy, że najprawdopodobniej spotkanie będzie się na Stamford, czyli w Anglii, a nie tak jak pierwsze spotkanie na neutralnym terenie. I to może jednak podziałać trochę na korzyść drużyny Tomasa Tuchela, bo jednak granie u siebie jest o wiele lepsze niż granie na nowym stadionie, tak jak jest to zazwyczaj na neutralnym terenie, bo na przykład czy to w Bukareszcie, no to nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz ktokolwiek z zawodników Chelsea mógł grać na stadionie w Rumunii. Też Liverpool moim zdaniem w pierwszym meczu zagrał bardzo dobrze, popełnił bardzo dużo błędów. Fatalny błędy obrońcy, czy słaby mecz Marcelosa Dixera, który wręcz dał asystę do Mohameda Salaha przy pierwszej bramce, przy drugiej asystował praktycznie Norbi Mukiele, bo to on źle wybił piłkę, znaczy nie wybił nawet tej piłki. Bardzo dobry mecz wtedy był Ozana Kabaka w mojej opinii, naprawdę był pewny siebie. Widać, że zna jakby tych niemieckich rywali, bo jednak on tam przez parę lat grał w tej Schalke i mógłby dwa razy minimum co roku rywalizować z drużyną z Lipska. I w mojej opinii to jednak Liverpool da radę. Oni nie są takimi drużynami, które tak łatwo rozstrzygają przewagę. No, będzie Jota, Fabinho, Alisson, Gutowicz, wszyscy zawodnicy, o których wspominałem. Oni mogą mieć bardzo ważny wpływ, jednak Alisson to jest sama pewność tej bramce, no, oprócz względu z Manchesterem City. No i myślę, że jednak w lidze Europy Arsenal moim zdaniem powinien awansować. Zobaczymy, czy jednak drużyna z Piraeus postawi się tak jak rok temu, czy w tej edycji Ligi Europy PSV Eindhoven, ale według konkretnych meczów. Tottenham gra tam z Molde chyba. Z Molde, która wyeliminował Hoffenheim. Molde gra z Granadą, to nie może grać z Tottenham z Molde. Aha, to przepraszam, no to nie pamiętam. Tottenham gra chyba z Dinamem Zagrzeb, z tego co się orientuję. No, bardzo możliwe. Aha, dobra, no. Dinamem Zagrzeb grają, które wyeliminował wcześniej bodajże Krasnodar. Tam jakimś skromnym wynikiem, ale zawsze wyeliminowali. Czy się postawiał Tottenhamowi? Szczerze bardzo ciężko powiedzieć, bo naprawdę Tottenham w lidze Europy prezentuje się bardzo dobrze i oprócz walki z Royalem Antwerpem, gdzie przegrali 1-0, prezentują się znakomicie, jak bym powiedział, z Wolfsburgerem. Pewnie wygrali w meczu 3-0, 4-0, tam dwa mecze tak się rozłożyły. Tylko gdzieś w drugim meczu już wyszedł praktycznie cały rezerwowy skład. I naprawdę myślę, że Tottenham ma bardzo dużo szansę na to, ale to jest Liga Europy, to jest nieprzewidywalny rozgryw. Nie możemy się niczego spodziewać. Manchester United ma bardzo ciężki z Milanem. Mimo tego, iż w Milanie zabraknie Stefana Ibrahimovicia po obydwu meczach. Jednak tam jest i tak mimo to bardzo duża jakość. Czy to w obronie, czy to bardzo dobrze wykonujący Frankie Kessie, Hakan Calhanoglu, który nie wiadomo jednak czy zagra, ale warto go wspomnieć jako taka kluczowa postać Milanu, Rebić, Rafael Leao, Seelemakers, ale myślę, że właśnie przez ten dołek lekki formy zespołu z Mediolanu, to Manchester United wyjdzie górą, gdzie jednak ostatnimi czasy trochę gorzej zaczął grać w Bruno. Może to jest spowodowane z dużym naciskiem meczów, zmęczeniem powoli tego. To już nie jest ten sam Bruno, co rok temu wchodził do ligi jak chciał, strzelał, asystował w każdym meczu praktycznie. I to nie jest już ten sam Bruno, który ciągnie wszystko na swoich barkach. Manchester United cały. Czerwone Diabły stały się już po prostu taką drużyną, która sama w sobie potrafi się poukładać. Już nie jest tak bardzo zależna. Bruno już nie daje tak dużej jakości. Kluczowy też może się okazać, jak Ola Pogby. Czytałem komentarze na tam kibiców Manchesteru United i mówili, że właśnie brak Pogby jest jednym z kluczowych. Jakby, bo jak nie ma Bruno, to w pomocy jednak Matic czy Fred czy McTominay to nie są jakby strzelcy bramek, czy rozgrywająca właśnie Pogba miał takie coś w sobie, że on
No jeszcze przed tą kontuzją potrafił wziąć piłkę, uderzyć albo genialnie zagrać do przodu i naprawdę był on bardzo dobrą postacią też. Bardzo dobrze to w pewnym czasie wyglądają boki obrony Manchester United. Luke Shaw ma chyba formę życia i walczy o powołanie na najbliższe mecze Ligi Europy, mecze kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Czy Aaron Wan-Bissaka, który niedługo może zmienić narodować na Demokratyczną Republikę Konga przez brak występów w reprezentacji Anglii i Gareta Southgate. Rozmyślałem, o kogo was dopytać, czy o Leicester City, czy też o West Ham, gdyż obie te ekipy są w tym sezonie, no myślę, kapitalne w tym, co robią, choć ostatnio Leicester, co prawda, zremisowało w lidze, co prawda wczoraj, w waszym przypadku przedwczoraj, bo ten filmik, tak jak wspominałem, prawdopodobnie będzie wyemitowany w piątek, ale jednak spytam o Leicester City. Macie już tak na zwieńczenie tego naszego dzisiejszego programu. Czy może im się przytrafić taki pech, co sezon temu, czyli że walczyli o tą Ligę Mistrzów do końca, ale jednak ostatecznie wylądują na miejscu piątym, które im tej Ligi Mistrzów, które im udziału w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie nie zapewni. Jak ty tam to, Maciej, spostrzegasz? Czy jednak zdołają się utrzymać w tej klamrze miejsc od 1 do 4, czy też jednak to będą miejsca nieco niżej? Leicester ostatnio złapało zadyszkę, to nie ulega wątpliwości. Odpadli ze Slavią Praga, przegrali z Arsenalem, zremisowali z Burnley, także jeden punkt w ostatnich dwóch meczach. Liga Europy też już jej, ich w niej nie ma, także drużyna Brendana Rodgersa może mieć déjà vu, bo jednak rok temu też wszyscy się zachwycali, jak świetnie gra Leicester. Nie no, oni muszą zająć co najmniej trzecie miejsce, bo przecież to świetnie wygląda, ależ to fantastycznie współgra. No i skończyło się fiaskiem, skończyło się tylko Ligą Europy, jednak pamiętajmy, że Leicester to nie jest tak potężny klub, nie jest tak potężną może marką, może tak to ujmę, jak chociażby Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, a od wszystkich tych wymienionych przeze mnie zespołów drużyna Lisów jest wyżej. Także tutaj trzeba naprawdę doceniać ten wynik sprzed roku, natomiast na pewno będzie pozostawał duży niesmak, jak w tym roku kaszanka nie zawita na King Power Stadium, ponieważ Lisy po raz kolejny pokazują, że zasługują na to miejsce bardziej niż chociażby drużyny z innych lig mimo wszystko, bo jednak jeśli porównamy Leicester i Midtjylland na przykład z tego sezonu, no to jednak wiele osób wolałoby obejrzeć mimo wszystko Leicester, tak? Znaleźliby się fani Midtjylland mówiący, że to jest zawsze spoko zobaczyć Kopciuszka, a nudno jest patrzeć na powtarzające się w kółko ekipy, no ale kurczę, Leicester naprawdę wykonało kawał dobrej roboty, wielu zawodników zrobiło duży, olbrzymi wręcz postęp w ostatnich miesiącach. Brendan Rodgers odwala kapitalną robotę w zespole, no i w tym zespole no chyba murowany kandydat do top 3 menedżerki obok Guardioli i Davida Moisa, bo ci szkoleniowcy robią cuda ze swoimi zespołami. To jest, no i ciężko pomyśleć, że możemy uświadczyć, że ani Lisów, ani West Hamu, które też trzeba pochwalić, nawet bardziej niż Leicester, bo to już w ogóle jest sensacja, że oni znajdują się w tych miejscach europejskie puchary. Ostatnio niby przegrana z Manchesterem City w weekend, ale no nie oszukujmy się. No. Nie mieli się czego wstydzić w nie tym spotkaniu, bo grali bardzo dobrze na grali bardzo dobrze na boisku rywala. Tak, no i też taka ciekawostka, że West Ham tak 3 lata wcześniej, 4 mówił, że nie no, Liga Mistrzów musi być w tym sezonie, a skończyło się fiaskiem, a teraz, kiedy nikt o Lidze Mistrzów na poważnie nie myślał, nagle jest realna szansa, bo tam wciąż jest mała, ale jednak jest zaliczka nad 5 Chelsea i 6 Liverpoolem, a dodatkowo teraz te dwie ekipy grają ze sobą, więc któraś albo obie z nich się wykrwawią, także jest szansa, pozostaje wierzyć mimo wszystko, bo ja lubię takie underdogi w Lidze Mistrzów, takie underdogi z dużych lig, no bo Midtjylland, no to jednak
Fajnie, że byliście, ale nic do Ligi Mistrzów nie wnieśliście tak na dobrą sprawę. Natomiast Leicester, myślę, że gorzej od takiej Sevilla, może od takiej, nie wiem, Borussii Mönchengladbach chyba raczej nie wypadną. O Lidze Mistrzów myślał z kolei Marcelo Bielsa, jednak oni zaliczyli mały spadek formy i nawet są gorsi od Aston Villa, która też zachwyca w tym sezonie swoją drogą. No, w poprzednim byli blisko spadku, a tu proszę, znajdują się w pierwszej dziesiątce. Ja Wam już bardzo dziękuję, bo mi tutaj stoper pokazuje, że nasz magazyn już przekroczył 20 minut, więc myślę, że nie ma co dalej tego ciągnąć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z nami był Maciej Piętak. Dziękuję bardzo. I Dzisiokak. Dziękuję. Wam też dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.